Witam wszystkich serdecznie ponownie na moim kanale. Zauważyłem w poprzednim filmie, że ten mój głos jest taki umierający. Dzisiaj już się nieco lepiej czuję. Postaram się, żeby to wszystko poszło sprawniej. Oczywiście na początku życzę wszystkim dużo zdrowia, bo w dzisiejszych czasach nic nam chyba nie jest aż tak bardzo potrzebne jak zdrowie. No i zdrowy rozsądek, naturalnie. Mamy zapytanie tutaj jednego z moich subskrybentów. Czy mógłbym sprawdzić Mercedesa E168 z 2000 roku? Co właśnie postaram się uczynić. Natomiast oczywiście proszę wszystkich innych, jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście sprawdzić swoje auto, czy auto dla klientów, auta, z którymi się najczęściej spotykacie, to bardzo proszę piszcie pod spodem w linkach, w opisach, a ja dopóki jestem w domku na zwolnieniu lekarskim, postaram się w miarę możliwości pokazać realnie, jak to wygląda. Otóż jest pytanie o Mercedesa, więc wchodzimy sobie w Mercedesa. Tutaj ten komputer, znaczy nie wiem, czy tylko ten, czy ten model, czy wszystkie mają to do siebie, że czasami trzeba 2-3 razy go tam kliknąć. Ponieważ nie jestem podłączony pod konkretny samochód, dlatego mogę, jest oczywiście automatyczne wybieranie powinien, znajduje zdecydowaną większość samochodów, czasami trzeba tylko użyć manualnego wyszukiwania, jeśli jest to jakaś skomplikowane auto. Więc tak, manual i szukamy A168. Mamy tutaj taki model. Kierownica lewa, prawa w Polsce, więc myślę, że lewa strona. Gaz, diesel, benzyna. Mamy zapytanie o 1.4 benzynę i 1.4 A140. No i w systemie mamy, możemy go całego przeskanować od razu, możemy wejść w konkretne w units control, zabrakło mi słowa, no i oczywiście reset. Wchodzimy w kontrolę poszczególnych elementów, podzespołów, no i tutaj mamy informacje. Jakie mamy informacje? Body system, interesuje nas drive. No i tak, już mamy odpowiedź na kolegi pytanie. Transmission i ACS Automatic Cloud System. Jeżeli tylko nie są czujniki w Twoim samochodzie uszkodzone, to oczywiście masz dostęp do tej skrzyni biegów, możesz ją sobie przeskanować, popatrzeć, zresetować, no wszystko co tam tylko, jakie tylko czujniki, na co pozwala technologia w tym samochodzie, wszystko to można zrobić. Czekam na kolejne pytania, będę dalej opowiadał o tym komputerze. Ja w tej chwili po roku, muszę Wam powiedzieć, mam problem z baterią, chociaż tych modeli już, GT80+, prawdopodobnie nie ma na rynku, są one niedostępne. Jest nowszy model, GT90, tamten jest, prawdopodobnie ma lepszą baterię, bo ja tutaj w tym komputerze już po roku mam problem. Wymieniłem ją na inną, chyba mój błąd, bo na większej mocy i teraz no, tam piszę z Chińczykami, że co zrobić, może jakieś sterowniki inne się uda wgrać, żeby komputer widział większej mocy baterię, bo system rozłącza mi ją. Około minuty się próbuje ładować i za chwilę system wyskakuje, że no, jest błąd, odłącza ją. No ale to tak na marginesie. Będę starał się mówić o zaletach i o wadach tego urządzenia. Więc nowszy model ma już podłączenie przez Bluetootha, łączy się przez Bluetootha z samochodem. Ja ten model wybrałem, bo już w momencie, kiedy wybierałem, to była również dostępna 90. Dlaczego skusiłem się na ten? Otóż w opisach dealera było, że ten model ma dożywotnią aktualizację. Ja w tym roku aktualizację zrobiłem, wykonałem, bez problemu zainstalowała się za darmo, natomiast w 90 już był opis, że tylko 2 czy 3 lata jest bezpłatnych aktualizacji, potem trzeba już za to płacić. No skusiłem się na ten, zobaczymy, czy rzeczywiście nie było tam jakiegoś błędu, jakiegoś niedomówienia. Pokażę Wam jeszcze tutaj cały zestaw, który jest do tego
komputera. Gdyby ktoś miał problem z podłączeniem się przez OB2, to tutaj są jeszcze różne przejściówki do Fordów, Toyoty, wszystkich tych japońskich, azjatyckich samochodów. Tutaj są przejściówki do starszych modeli. No, Audi raz podłączałem setkę bodajże, czy A8, już nie pamiętam, z jakiegoś tam 96 roku. To są właśnie te przejściówki i Mercedes 38 z 51 pinami. Tutaj, jeżeli chodzi o baterię, to mimo że ona jest taka nie za mocna, to w momencie, kiedy podłączacie ją pod OBD, to bateria jest automatycznie ładowana, więc nie ma większego problemu. O, tutaj widzicie właśnie ten mój problem, o którym mówiłem w poprzednim programie, że to świecące, odbijające światło, ekran, no jest katastrofą. To chyba jest we wszystkich modelach. I cóż, to wszystko widzimy jak w lusterku. Spróbuję go uruchomić, nie wiem co, podał ci się co widzisz. Aha, dobra. Muszę sobie tam poustawiać trochę, żeby nie wyłączał mi się aż tak szybko. Z tą baterią mam problemy i dlatego ją tam poprzestawiałem. No więc tak, odpowiedź. Mamy E168 1.4 silnik do skrzyni biegów. Dostęp mamy. Gdybym miał samochód w tej chwili, mógłbym ją podłączyć. Nie mam samochodu, więc tylko wyskoczy komunikat, że nie może się skontaktować z tym samochodem, żebym sprawdził sobie podłączenia. Dobra, pozdrawiam serdecznie. To byłoby na tyle, żeby Was nie zanudzać. Jeśli będą jakieś konkretne, kolejne pytania, bardzo proszę, pytajcie, subskrybujcie, przesyłajcie dalej znajomym ten filmik. Może będą zainteresowani, może komuś pomożecie w podjęciu dobrej decyzji. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć.